Konradzie, witamy w Zagłębiu. Powiedz już, w tych kilku sparingach pokazałeś, że szybkość i technika to chyba twoje takie główne atuty. No, cieszę się, że gdzieś tam w tym okresie przygotowawczym wszystko wygląda tak jak powinno. Cały czas idziemy gdzieś tam do przodu i mam nadzieję, że będzie tak samo w lidze. Ciężkie treningi, a mimo to już masz w trzech sparingach 3 asysty. Chyba też czekasz, żeby wrócił do grania Makengo, bo w jednym meczu 2 razy wypracowaliście bramki. No gdzieś tam mamy dwóch dobrych napastników, gdzieś tam Michał Fidziukiewicz i Makengo. Mam nadzieję, że zdrowa rywalizacja wyłoni tego, kto będzie grał i czy z Michałem, czy z Makengo na pewno mi się dobrze gra i oby tak było w lidze, tak jak powiedziałem wcześniej. Chyba też prościej wejść do szatni, gdzie są koledzy z Legii Warszawa i znajome twarze. No na pewno gdzieś Robert, Arek, Konrad czy Kuba Szumski mi gdzieś pomagają, mnie tu wprowadzili, ale wszyscy zawodnicy bardzo dobrze się trzymają i naprawdę fajną paczkę gdzieś tu stanowimy i mam nadzieję, że przełoży się to na wyniki. Powiedz, jak wspominasz Młodzieżową Ligę Mistrzów, bo na pewno dla was, młodszych zawodników z Legii, też było to bardzo fajne przeżycie, podróżować z tą pierwszą drużyną i grać z takimi uznanymi markami. No, była to gdzieś naprawdę bardzo fajna przygoda i wiadomo, no, nowe doświadczenie dla nas. Wcześniej nie mieliśmy okazji grać z takimi markami jak Real, Sporting czy Borussia i naprawdę no, było gdzieś to bardzo dobre dla nas doświadczenie, możliwość wypromowania się, żeby ktoś spojrzał na nas szerszym okiem, ale przede wszystkim też sprawdzenia swoich umiejętności na tle właśnie takich drużyn, takich marek europejskich. I myślę, że dobrze się pokazaliśmy i co tu jeszcze powiedzieć, no i po prostu było to fajne doświadczenie. Zakładam, że teraz wiosną będziesz chciał też się pokazać z jak najlepszej strony, bo już Młodzieżowej Lidze Mistrzów bramkę masz na swoim koncie, więc zakładam, że teraz wiosna do promocji, żeby spróbować jesienią powalczyć o pierwszy skład Legii Warszawa. No na pewno gdzieś to jest w moim dalszym celu, nie będę ukrywał, ale na razie właśnie skupiam się na grze w Zagłębiu i chcę tutaj minimum to pół roku wykorzystać odpowiednio. Chcę, żeby zespół awansował, mamy naprawdę dobrą drużynę i mam nadzieję, że jeśli będziemy grali na miarę swoich możliwości, to wszystko będzie zmierzać w dobrym kierunku i będzie dobrze. W takim razie my tego życzymy i zdrowia na rundę wiosenną. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.